Centrum Chrześcijańskie Życie SOZO oraz Andrew ministry z Polska zapraszają do wysłuchania audiobooka pod tytułem Lepszy sposób modlitwy autorstwa Andrew Womacka. Czyta Maciej Jabłoński. Lepszy sposób modlitwy. Jeśli twoje życie modlitewne nie działa... Zastanów się nad zmianą kierunku. Wstęp. Czy jesteś gotów na zmiany na lepsze w swoim życiu modlitewnym? Czy chciałbyś się nauczyć, jak się modlić bardziej precyzyjnie i otrzymać Boże odpowiedzi szybciej? Jeśli tak, to trzymasz w rękach właściwą książkę. Kiedy uczniowie zapytali Jezusa, jak się modlić, Nasz pan zaczął od obalenia mitów i błędnych koncepcji na temat modlitwy, jakie istniały w tamtym czasie. Właściwie to poświęcił sporo czasu, podważając fałszywe poglądy i mówiąc o tym, czym modlitwa nie jest, zanim powiedział im, jak mają się modlić. ówczesny system religijny był tak zakłamany i pełen hipokryzji, że Jezus najpierw musiał odkręcić to, co myśleli na temat modlitwy, zanim mógł ich skutecznie nauczyć, czym modlitwa tak naprawdę jest. Treścią tej książki nie jest jedyny sposób, w jaki należy się modlić, ani nie będziesz miał żadnych rezultatów, jeśli nie będziesz się modlić w ten sposób, ale raczej lepszy sposób modlitwy. Podzielę się z Tobą pewnymi rzeczami, które mogą Cię urazić, jednak zapewniam Cię, że jeśli nadepnę Ci na odcisk, Bóg go uzdrowi. Robiłem kiedyś wszystko to, przeciw Czemu teraz nauczam. Bóg nadal mnie kochał, a ja kochałem Jego. Mieliśmy świetną relację, mimo że robiłem to, co robiłem. Jednak teraz o wiele częściej oglądam odpowiedzi na swoje modlitwy niż kiedykolwiek wcześniej w swoim życiu. Nie modlę się już w sposób, w jaki to robiłem 15, dwadzieścia czy trzydzieści lat temu. Od tego czasu dość mocno dojrzałem. Obecnie w całym ciele Chrystusa wierzący kultywują pewne przekonania i przejawiają całkowicie błędne podejście do modlitwy. Potem zastanawiają się, dlaczego nie widzą pożądanych rezultatów. Bóg chce to skorygować. Zdaję sobie sprawę, że podważę wiele z powszechnych poglądów na temat modlitwy. Być może niepochlebnie wyrażę się o tradycjach, które są bliskie twemu sercu. Jednak pozwól, że cię zapytam. Jeśli sposób, w jaki się modlisz, nie przynosi dobrych rezultatów, to dlaczego miałbyś się opierać zmianom w tej dziedzinie? Nie jestem doskonałym przykładem. Nie dotarłem jeszcze do celu, ale z pewnością wyruszyłem w drogę i uzyskuję ponadnaturalne efekty swojej modlitwy. Widziałem nawet swojego własnego syna, wzbudzonego z martwych po tym, jak był martwy przez pięć godzin. Jeśli Twoje rezultaty nie są równie dobre, to powinieneś przynajmniej zastanowić się nad tym, o czym mówię. Od wielu lat rozważam każdy werset z Biblii, który zawiera jakąkolwiek formę słowa, modlić się. Wierzę, że to, co Pan objawił mi przez swoje słowo, będzie dla ciebie prawdziwym błogosławieństwem. Choć może będzie się to różniło od tego, czego cię wcześniej uczono, to jestem pewien. Że przekonasz się, że jest to lepszy sposób modlitwy. Rozdział pierwszy: Hipokryci uwielbiają się modlić. Modlitwa jest obecnie tą dziedziną chrześcijańskiego życia, w której dochodzi do największych nadużyć. Błędne koncepcje na temat modlitwy. Wprowadzają więcej duchowego bałaganu w życiu ludzi niż cokolwiek innego. Jezus nauczał, że jest właściwy i niewłaściwy sposób modlitwy. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, hipokryci. Oni lubią modlić się. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 5. Większość wierzących nie kojarzy hipokrytów z modlitwą. Myślą sobie, jeśli się modlisz, co może być nie tak? Bardzo wiele, gdyż hipokryci uwielbiają się modlić. Tylko dlatego, że zaczynasz od słów Ojcze nasz, a kończysz w imieniu Jezusa Amen, nie oznacza, że to była modlitwa. Ogromna ilość tego, co dziś nazywa się modlitwą, Obraża Boga i otwiera drzwi diabłu. Istnieją właściwe i niewłaściwe sposoby modlenia się. Chłopiec na posyłki pana Boga? W 1969 roku usłyszałem niewłaściwe nauczenie na temat tego, że szatan jest chłopcem na posyłki pana Boga. Dowiedziałem się z niego, że diabeł może zrobić tylko to, na co pozwoli mu Bóg, i dlatego Bóg używa go do czynienia dobra w naszym życiu. Takie nauczanie jest całkowicie błędne, ale w tamtym czasie o tym nie wiedziałem. Przyniosłem to nauczanie swojej dziewczynie, a ona całkowicie w nie uwierzyła. Na kasetach, które jej przyniosłem, podano przykład chłopaka, który był zbyt nieśmiały, żeby mówić swoim kolegom z klasy o Bogu. Modlił się więc i prosił o nieuleczalną chorobę, by móc pokazać swoją wiarę w Chrystusa poprzez sposób, w jaki zareaguje na nadchodzącą śmierć. Następnego dnia zachorował na białaczkę. Na jego pogrzebie cztery osoby narodziły się na nowo. Choć wiara tego młodego człowieka przyniosła trochę chwały Bogu, to nie była to właściwa modlitwa. Moja dziewczyna pomodliła się tą samą modlitwą i następnego dnia zachorowała na Białaczkę. Również na jej pogrzebie cztery osoby narodziły się na nowo. Jednak to nie Bóg odpowiedział na te dwie modlitwy, błogosławiąc ich oboje Białaczką. Szatan. Wykorzystał niewłaściwe modlitwy i zabił tych dwoje młodych ludzi przed czasem, jaki im Bóg wyznaczył. Niewłaściwe modlitwy przynoszą niewłaściwe rezultaty. Niewłaściwa modlitwa. Jezus musiał pokazać, czym modlitwa nie jest, zanim zaczął nauczać, czym jest. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety od 5 do 13. Sam najpierw musiał przeciwstawić się obowiązującym wówczas religijnym przekonaniom na temat modlitwy, gdyż inaczej ludzie nigdy nie pojęliby tego, co chciał im powiedzieć. Dziś jest pod tym względem równie źle, jeśli nie gorzej. Tak jak dla faryzeuszy, którym Jezus się przeciwstawił, modlitwa stała się dla nas jedynie religijną gimnastyką. Ludzie używają jej dla uspokojenia swojego sumienia, czując, że zrobili coś, przez co manipulują Bogiem i nakłaniają go, by zrobił coś dla nich. To nie są właściwe motywacje. Nastawienie Twojego serca stojące za modlitwą interesuje Boga bardziej niż słowa, jakimi się modlisz. Tylko dlatego, że spędziłeś godzinę lub więcej na tym, co nazywasz modlitwą, nie oznacza, że cokolwiek osiągnąłeś. Jeśli Twoje nastawienie jest niewłaściwe, modlisz się w niewłaściwy sposób. Gdy się modlicie. Nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 5. Cóż to za święta osoba? Czy słyszałeś, jak szturmuje bramy niebios? Ludzki podziw, który Połechta Ichego jest jedyną nagrodą za taką modlitwę. Tacy ludzie niczego nie otrzymają od Boga. Czy zdajesz sobie sprawę, że możesz posługiwać się potężnymi duchowymi darami, ponosić wielkie, osobiste ofiary i nadal nie robić na Bogu wrażenia? To prawda. Jeśli twoja motywacja nie jest właściwa, to nie ma znaczenia, co robisz. Modlenie się innymi językami, prorokowanie, posiadanie pełni wiary, oddanie tego, co posiadasz biednym, czy nawet poświęcenie własnego życia, nic ci nie dadzą, jeśli robisz to bez Bożej miłości. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, wersety od pierwszego do trzeciego. W Królestwie Bożym nastawienie Twojego serca ma podstawowe znaczenie. Jeśli Twoje życie modlitewne nie przynosi upragnionych rezultatów, sprawdź swoje motywacje. Czy w Twoich modlitwach prawdziwą motywacją jest miłość? Rozumiem, że czasem trudno się do tego przyznać, bo zawsze chcesz być pozytywny i wierzyć w to, co najlepsze. Jednak, gdybyś pozwolił sobie na obiektywne i krytyczne spojrzenie na swoje modlitwy, czy mógłbyś szczerze powiedzieć, że nie przynoszą ci żadnych korzyści? Czy modlisz się latami i nie widzisz odpowiedzi? Być może twoje ciało nie zostało uzdrowione, albo stan twoich finansów nadal się nie poprawia. Tak czy inaczej, to po prostu nie działa, przyjacielu. To nie Bóg nie odpowiedział, to Twoje modlitwy były niewłaściwe. Bóg już zadziałał. Większość chrześcijan postrzega modlitwę jako sposób na poruszenie Boga. Wierzą, że On może zrobić wszystko, ale że jeszcze tego nie zrobił. W tym sposobie myślenia modlitwa jest narzędziem do zmuszenia Boga, żeby coś zrobił. Jeśli wierzysz w ten sposób, to Twoje życie modlitewne opiera się na wyjątkowo kiepskim fundamencie. Bóg zrobił już wszystko, co kiedykolwiek zrobi, zadziałał raz na zawsze w śmierci, w pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Poprzez pojednawczą ofiarę Chrystusa Bóg przebaczył już każdemu, kto kiedykolwiek doświadczy przebaczenia. I uzdrowił każdego, kto kiedykolwiek doświadczył uzdrowienia. Teraz nie musi nawet kiwnąć palcem, aby kogoś uzdrowić czy zbawić. Jeśli chodzi o niego, grzechy całego świata już zostały odpuszczone. Doskonała ofiara baranka ostatecznie rozprawiła się z przeszłymi, teraźniejszymi i przeszłymi grzechami zarówno wierzących, jak i niewierzących. Nie oznacza to, że wszyscy są automatycznie zbawieni czy uzdrowieni. Aby z tego skorzystać, każdy musi osobiście przez wiarę przyjąć dla siebie to, co Jezus Chrystus już nam zapewnił. Dar, który został już podarowany, nie jest w pełni Twój, dopóki go nie przyjmiesz. Jako chrześcijanie. Mamy uczyć ludzi, by uwierzyli i przyjęli to, co Bóg już dla nich zrobił poprzez ofiarę pojednania. Dlatego popularna ewangelizacyjna metoda proszenia Jezusa, by wszedł do twojego serca, jest z biblijnego punktu widzenia nieścisła. Ściśle mówiąc, nie musisz prosić Boga, aby cię zbawił. Sugeruje to bowiem, że Bóg jeszcze niczego nie zrobił, dopóki go o to nie poprosisz. Wówczas w zależności od tego, co o Tobie myśli, albo odpowie pozytywnie, albo negatywnie. To jest całkowicie błędne, gdyż Jezus zrobił już dla nas wszystko dwa tysiące lat temu. Nadzorca więzienia z Filipii zapytał Pawła i Sylasa. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Dzieje apostolskie, rozdział szesnasty, wersety trzydziesty i trzydziesty pierwszy. Uwierzyć w co? Uwierzyć w to, że On całkowicie rozprawił się z grzechem na Kalwarii. Dług został spłacony, teraz jest to tylko kwestia uwierzenia i przyjęcia przez wiarę. Nie wiem. Kiedyś po spotkaniu pewna kobieta powiedziała mi, że zapraszała pana do swojego serca ze sto razy, ale wciąż nie ma pewności, czy jest zbawiona. Powiedziałem jej: Dziś wieczorem pomodlę się z tobą i będziesz miała tą pewność. Po tym, jak pomodliłem się z nią o przyjęcie zbawienia, zapytałem: Czy teraz jesteś zbawiona? Odpowiedziała: Cóż, nie wiem. Jak to nie wiesz? Wskazując na swoją otwartą Biblię, zacząłem jej tłumaczyć. Tu w liście do Rzymian, rozdział dziesiąty, werset dziewiąty, słowo Boże mówi wyraźnie. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czy... Wyznałaś swoimi ustami? Tak. Czy wierzysz, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych? Tak. Czy jesteś zbawiona? Nie wiem. Spójrz ze mną na werset trzynasty. Albowiem każdy, kto wezwie imienia pańskiego, będzie zbawiony. Czy jesteś tym każdym? No cóż, chyba jestem. Czy wezwałaś imienia pańskiego? Tak. Czy jesteś zbawiona? Nie wiem. Ona po prostu nie mogła uwierzyć, że jest zbawiona. Przyjmij to, co on już zrobił. Co byś sobie pomyślał, gdybym w tej sytuacji powiedział? Nie jestem pewien, dlaczego Bóg jej nie zbawił. Czy mógłbyś zgodzić się ze mną w modlitwie i poście o jej zbawienie? Nie powinniśmy odpuścić Bogu, dopóki jej nie zbawi. Prawdopodobnie nie zgodziłbyś się ze mną, mówiąc, nie, Andrew, to nie tak, Bóg już to zrobił. Jeśli nie przyjęła, to problem leży w jej przyjmowaniu, a nie w Bożym dawaniu. A co gdyby ktoś na wózku inwalidzkim wyjechał do przodu po uzdrowienie podczas nabożeństwa? Gdybym się pomodlił i nie zobaczył, że od razu wstaje z wózka, mógłbym zadać ludziom pytanie. Ilu z was stanie ze mną w wierze? Rozpocznijmy post i módlmy się. Nie dajmy Bogu spokoju, aż uzdrowi tę osobę. Założę się, że udałoby mi się namówić 90% obecnych, żeby poszli na coś takiego. A Boże Słowo jasno stwierdza. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. List do Kolosan, rozdział drugi, werset 6. W ten sam sposób przyjmuje się i chodzi w przebaczeniu grzechów. Przyjmuje uzdrowienie, zbawienie, powodzenie materialne i wszystko inne. Jeśli błaganie Boga o zbawienie tej pani w pierwszym scenariuszu jest niewłaściwe, to robienie tego w przypadku uzdrowienia czy czegokolwiek innego w życiu chrześcijanina jest również Absolutnie niewłaściwe. Chrystus już całkowicie zaspokoił wszelką potrzebę do życia w obfitości poprzez swą ofiarę pojednania. Teraz to nie On musi coś zrobić, tylko Ty musisz przyjąć to, co On już zrobił. Uzdrawiajcie chorych. Czasem chrześcijanie modlą się do Boga, mówiąc: Wiem, że możesz mnie uzdrowić, ale jeszcze tego nie zrobiłeś. Wobec tego chcę się dowiedzieć, jak sprawić, żebyś mnie uzdrowił. To jest kompletny brak wiary. Nie wierzą, że on już to zrobił i myślą, że mogą go zmusić, żeby to zrobił. Bzdura! To przez taką niewiarę tak niewielu ludzi doświadcza uzdrowienia. W naszych szkołach biblijnych i na seminariach śmiało nakazujemy ludziom, żeby nie modlili się o chorych, ale żeby ich uzdrawiali. Jezus nakazał nam w Ewangelii Mateusza, rozdział 10, werset 8, abyśmy uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych, wyganiali demony. Istnieje ogromna różnica pomiędzy uzdrawianiem chorych, a tylko modleniem się o nich. John G. Lake rozumiał tę różnicę jako znany na całym świecie misjonarz i kaznodzieja Lake prowadził potężną posługę uzdrawiania w Spokane w stanie Waszyngton zamiast samemu wykonywać całą pracę szkolił pomocników zwanych praktykantami uzdrawiania gdziekolwiek ludzie prosili o modlitwę Lake wysyłał swoich praktykantów z małymi buteleczkami olejku i mówił im nie wracajcie, dopóki nie zostaną uzdrowieni. Ci wierzący nie szli jedynie modlić się o chorych. Oni ich uzdrawiali. Najdłuższy czas, po jakim praktykant powrócił, to trzy i pół tygodnia. Być może zajęło to trochę czasu, ale ta osoba została uzdrowiona. Lake twierdził, że ani jeden z jego pomocników nigdy nie wrócił, dopóki nie zobaczył uzdrowienia danej osoby. Zostawali na miejscu i pilnie pracowali z taką osobą, aż uzdrowienie się zamanifestowało. Choć może to brzmieć dla ciebie obco, są to zwyczajne rezultaty, kiedy rozumiesz i wierzysz, że Bóg już wykonał swoją część. Jezus Chrystus zrobił już wszystko, co było potrzebne, aby zbawić i uzdrowić każdego. Uwierzyłeś i otrzymałeś zbawienie. Uzdrowienie przychodzi w dokładnie taki sam sposób. Przyjęcie uzdrowienia nie powinno być trudniejsze, gdyż On zapewnił je w tym samym momencie, co przebaczenie Twoich grzechów. Tak samo nie potrzeba więcej wiary, żeby kogoś wzbudzić z martwych, jak żeby zobaczyć Jego nowonarodzenie. Pora na młot pneumatyczny. Największa manifestacja Bożej mocy miała miejsce wtedy, gdy narodziłeś się na nowo. Z natury byłeś dzieckiem diabła. Rościł sobie do ciebie legalne prawo. Twoje życie jako mieszkańca Królestwa Ciemności było legalnie zdominowane przez nieprzyjaciela. W momencie zbawienia nie pościłeś, nie modliłeś się, nie studiowałeś Bożego Słowa. Nie chodziłeś do kościoła, nie dawałeś dziesięciny ani nie żyłeś świętym życiem. A mimo to bez tych wysiłków ze swej strony otrzymałeś największy ze wszystkich cudów. Stało się tak dlatego, iż uwierzyłeś, że to się już dokonało. Jak mógłbyś wątpić w to, że Bóg zrobi coś, co już zrobił? Ewangelia to dobra nowina. Coś co on już zrobił a nie dobre proroctwo coś co on dopiero ma zamiar zrobić nowiny w gazecie już się wydarzyły w przeszłości dobrą nowiną ewangelii jest to że bóg już ci wybaczył dlaczego miałbyś pójść do piekła z przebaczonymi grzechami dlaczego nie miałbyś skorzystać z hojnego zaopatrzenia jakie daje pan musisz jedynie zrozumieć że on ze swej strony Zrobił już wszystko. Pytanie nie brzmi, czy Bóg cię zbawi, ale czy przyjmiesz Jego zbawienie. Dar został już podarowany, tylko czy go przyjmiesz? Tak samo jest ze wszystkim innym w życiu chrześcijanina. Bóg już cię uzdrowił, dał ci powodzenie materialne i zbawił cię. Jednak większość ludzi prosi i błaga, próbując manipulować i kontrolować Boga poprzez modlitwę. Ich prawdziwa motywacja brzmi: Jak mam zmusić Boga, żeby zrobił coś, czego nie chcę zrobić? To zupełnie nie tak. Modlitwa nie jest próbą wykręcenia Bogu ręki, żeby go do czegoś zmusić. Modlitwa to przyjmowanie przez wiarę tego, co On już dla nas zrobił. Jeśli Pan będzie zwlekał ze swym powrotem. Za sto lat wierzący spojrzą na rozpowszechniane dzisiaj koncepcje wstawiennictwa i będą zadawać sobie pytanie: Jak można było być takim ignorantem i barbarzyńcą? Nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien wierzyć w większość obecnie przekazywanego w ciele Chrystusa nauczania na temat tak zwanego wstawiennictwa. To jeden z największych obszarów zwiedzenia i zniewolenia w dzisiejszym kościele. Zanim Jezus zaczął nauczać, czym modlitwa jest, pokazał, czym nie jest. Przyłóżmy zatem młot pneumatyczny do naszych kiepskich fundamentów i pozbądźmy się ich, gdyż tylko nam przeszkadzają. Rozdział drugi: Jak długo się modlisz? Nawet jeśli wiele z tego, co nazywamy dziś modlitwą, obraża Boga, On jest na tyle wielki, że potrafi sobie z tym poradzić. Nasz niebiański ojciec jest wystarczająco wielki, żeby poradzić sobie z pewną dozą niedojrzałości u swoich ukochanych dzieci. Wszystko to, przeciwko czemu nauczam, sam kiedyś robiłem. Bóg to tolerował i nawet błogosławił mi, gdy ciągle jeszcze modliłem się w ten sposób. Nie był na mnie wściekły, ale wiele z moich tak zwanych modlitw pozostawało bez odpowiedzi. Kiedy poddam w wątpliwość której ze sposobów, w jaki się modlisz, nie myślę, proszę, że mówię, że Bóg jest na ciebie zły. Nie jest. Bóg jest dobrym Bogiem... Ale jeśli jesteś taki, jakim ja byłem kiedyś, to wpadłaś w sidła wypowiadanych przez siebie słów. Odkryłem, że są właściwe i niewłaściwe sposoby modlitwy. Na przestrzeni lat Pan poprzez swoje słowo radykalnie zmienił mój pogląd na modlitwę i sposób, w jaki ją praktykuję. Ogromnie się cieszę, że tak zrobił, gdyż mój sposób myślenia potrzebował zmiany. Miej Otwarte serce. Kiedy będziesz czytać tę książkę, miej otwarte serce i uszy nastawione na słuchanie Ducha Świętego. On jest Twoim nauczycielem i przewodnikiem, który wprowadza Cię we wszelką prawdę. Być może poczujesz się momentami dotknięty, ale nie pozwól, żeby powstrzymało Cię to przed przeczytaniem tej książki do samego końca. Jeśli trzymać się będziesz bezproduktywnych sposobów modlitwy, masz o wiele więcej do stracenia niż zyskania. Tak naprawdę, twoja pokora i chęć rozważenia przed Bogiem tego, czym się będę z tobą dzielił, może być kwestią życia lub śmierci dla ciebie, albo kogoś, kogo kochasz. Zaufaj mi. Nie warto tak ryzykować. Nie twierdzę. Że dotarłem do celu, jeśli chodzi o modlitwę, ale na pewno jestem w drodze. Regularnie oglądam wszelkiego rodzaju cuda w swoim życiu i posłudzę Mój własny syn został wzbudzony z martwych po tym jak nie żył przez pięć godzin. Widziałem wiele niewidzących oczu, które przejrzały i niesłyszących uszu, które się otworzyły. Nie wspominając o uzdrowieniach wszelkich rodzajów raka, ludziach wstających z wózków inwalidzkich i wypędzonych demonach. Nasza posługa doświadcza również nieustannego, obfitego strumienia wszelkiego zaopatrzenia, potrzebnego do zrobienia tego, do czego Bóg nas powołał. Nie mówię o tym, by Cię potępić albo wywyższyć siebie, bo cała chwała należy się naszemu Panu. Jezusowi Chrystusowi. Jednak rzucam ci wyzwanie, abyś porównał te rezultaty z tymi, które sam uzyskujesz. Jeśli regularnie nie oglądasz takich rzeczy, dlaczego miałbyś trzymać się mniej efektywnych sposobów działania? Szczerze oceń swoje życie modlitewne, kiedy będę konfrontować różne poglądy i powszechne przekonania na temat modlitwy. W ten sposób będziesz miał możliwość, by rozpoznać i wykorzenić niepotrzebne przeszkody, które dławią Twoją skuteczność w modlitwie. Pamiętaj, że bóle wzrostowe oznaczają jedynie, że wzrastasz w miarę dojrzewania. Religijność na pokaz. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki. Zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 6. Zdarzało mi się, że ludzie zarzucali mi: Nigdy nie powinieneś modlić się publicznie. Jezus modlił się publicznie. Podobny do powyższego fragment znajdziemy w Ewangelii Łukasza, rozdział 11, werset 1, gdzie publiczna modlitwa Jezusa sprawiła, że uczniowie poprosili go: Naucz nas się modlić. Gdyby Jezus rzeczywiście miał na myśli to, że zawsze mamy się modlić w ukryciu, tak żeby nas nikt nigdy nie słyszał, to sam złamał swoje własne polecenie. Tutaj w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, wersety 5 i 6, Jezus tak naprawdę mówi, nie bądźcie jak hipokryci, którzy modlą się, aby przyciągnąć ludzką uwagę i zdobyć uznanie. Będąc w wielu kościołach, spotykałem wiele różnych rodzajów publicznej modlitwy. Ludzie często modlą się na głos używając słownictwa i sposobu wysławiania zaczerpniętego z XVII-wiecznego przekładu Biblii króla Jakuba, myśląc, że to jest bardziej duchowe. Nie mam nic przeciwko Biblii Króla Jakuba. To mój ulubiony przykład. Ale nie sądzę, bym musiał mówić w ten sposób do Boga, żeby naprawdę się modlić. Spotykałem ludzi, którzy nigdy nie mówią w stylu Biblii Króla Jakuba oprócz modlitwy. Wtedy zaczynają brzmieć bardzo religijnie i zmienia się im ton głosu. To hipokryzja. Prawdziwa. Męczarnia. Może Cię to zaszokuje, ale Bogu nie podoba się wiele z naszych modlitw. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Kiedy po raz pierwszy byłem pełen prawdziwego entuzjazmu dla Pana, powiedziano mi, że muszę się modlić godzinę dziennie. Pomyślałem sobie, skoro godzina jest dobra, to dwie albo trzy będą jeszcze lepsze. Więc narzuciłem sobie modlitwę od jednej do trzech godzin dziennie. Przez całe miesiące, a może nawet lata, rozpoczynałem ten rygorystyczny czas modlitwy punktualnie o godzinie dziewiętnastej. Próba codziennego spędzania ustalonego czasu na modlitwie powodowała u mnie poważną frustrację. Tak naprawdę wydawało się, że nie przynosi to żadnych dobrych rezultatów. Wielu wierzących zaczynało coś takiego i ustawało nie raz i nie dwa, ale wielokrotnie. Mnie szło to bardzo opornie. Wiele osób, prawdziwie kochających Boga całym sercem, ma trudności, żeby się modlić w tak ustalony sposób. Ich niegdyś żywa relacja z Panem dusi się staje mechaniczna i całkowicie pozbawiona życia. Mimo powszechnego nauczania, taki sztywny model modlitwy przez określony czas każdego dnia nie jest zgodny z całością Bożego Słowa. Jeśli starasz się tak modlić i ci to nie idzie, to być może jest tak dlatego, że Duch Święty próbuje cię od tego odwieść. Ta praktyka faktycznie pomogła mi się zdyscyplinować. Nie poświęcałem czasu na oglądanie telewizji ani nic innego, co byłoby szkodliwe dla mojej wiary. Ale ogólnie rzecz biorąc ten ustalony czas modlitwy to była prawdziwa męczarnia. Dlaczego ja to robię? Pamiętam, jak zaczynałem. Zamykałem oczy i modliłem się przez, jak mi się zdawało, dość długi czas. Po chwili zaczynałem się zastanawiać, jak długo już się modlę? Patrzyłem na zegar i okazywało się, że minęło pięć minut. Pięć. Minut. Wydawało mi się, że minęło co najmniej pół godziny, a może nawet godzina. Modliłem się dalej i ogarniało mnie rozczarowanie. Boże, ta godzina nigdy się nie skończy. Każdego dnia, kiedy studiowałem Boże Słowo i uwielbiałem Boga, doświadczałem cudownej obecności Pana i działy się wspaniałe rzeczy. Potem przychodził czas na modlitwę. W końcu, któregoś dnia, około 18:45, zwierzyłem się Bogu. Panie, nie zrozum mnie źle. Ja Cię naprawdę kocham. To zupełnie nie Twoja wina, ale ten czas modlitwy jest do Bani. Nienawidzę go. To najwolniej mijająca godzina w ciągu całego dnia. Nie chcę krytykować, ale mówię Ci, jak jest. Od trzydzieści zaczynam się trząść już na samą myśl o niej. Pan. Natychmiast przemówił do mojego serca: Ja trzęsę się już od osiemnastej, sam ledwie mogę znieść tę godzinę. Od razu mój szybki jak błyskawica umysł zaczął kalkulować: Skoro Bóg tego nie lubi i ja tego nie lubię, to dlaczego ja to robię? Przestałem się więc tak modlić i moje życie duchowe znacznie się poprawiło. Właśnie o tym mówił Jezus w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 7. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Z punktu widzenia Boga, modlenie się godzinę dziennie nie ma samo w sobie żadnej wartości. Nie ma znaczenia. Większość ludzi wierzy tak. Im dłużej się modlę, tym lepiej i tym więcej Bóg będzie odpowiadał. Wobec tego dłuższa modlitwa jest rozwiązaniem dobrym na wszystko. Bracia i siostry, długość modlitwy nie ma znaczenia. Jezus zwykle modlił się krótko. Tylko dwa razy w Nowym Testamencie modlił się całą noc. Ponieważ obydwa te przypadki zostały odnotowane we wszystkich czterech Ewangeliach, można odnieść wrażenie, że to było osiem razy. Tak naprawdę to były tylko dwie sytuacje. Pan zwykle nie spędzał długiego czasu na modlitwie. Im krótsza modlitwa, tym większa wiara, słowami milcz, ucisz się, uspokoił szalejącą burzę. Ewangelia według świętego Marka. Rozdział 4, werset 39. To była modlitwa. Czterema słowami: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wzbudził człowieka z martwych. Ewangelia według świętego Jana. Rozdział 11, werset 43. Kiedy lepiej zrozumiesz modlitwę, twoja również stanie się krótsza. Mój przyjaciel naucza, że wspaniałą modlitwą jest zawołanie pomocy. Kiedy modlę się dłużej, znaczną część czasu spędzam na modlitwie językami. Nie tyle proszę o coś Boga, ale raczej pobudzam swój wzrost duchowy. Modlę się i otrzymuję mądrość i objawienie od Pana. Budowanie samego siebie jest ważnym celem nowotestamentowej modlitwy.